Witamy Państwa na projekcji filmu na temat współczesnych metod projektowania rekultywacji na przykładzie kopalni Wilcza Góra. Autorami filmu są pan Paweł Marek z firmy Kolas oraz panowie Kamil Rogosz oraz Sławomir Patla z Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Poltygor Instytut we Wrocławiu. Ja jestem głosem, który wyręczy autorów artykułów opowiedzeniu o przeprowadzonych w kopalni Wilcza Góra pracach. Rezerwat przyrody Wilcza Góra położony jest na zachodnim stoku wzniesienia Wilkołak w bezpośrednim sąsiedztwie wyrobiska górniczego kopalni bazaltu Wilcza Góra. Rezerwat Wilcza Góra obejmuje część bazaltowego wzniesienia Wilkołak położonego około 2 km od Złotoryi. Jego wysokość bezwzględna wynosi 370 metrów nad poziomem morza. Wilkołak jest wyraźnie wybijającym się w krajobrazie wzniesieniem. Rezerwat Wilcza Góra zajmuje fragment zachodniego stoku Wilkołaka. Działanie skanera polega na pomiarze za pomocą wiązki lasera odległości od stanowiska pomiarowego do odwzorowywanego obiektu. Każdy punkt posiada odniesienie przestrzenne dzięki rejestracji kąta pionowego i poziomego. Posiadając te trzy wielkości, można określić współrzędne punktu reprezentującego skanowany obiekt. Jeśli stanowisko pomiarowe jest nawiązane do geodezyjnego układu współrzędnych, uzyskana chmura punktów może stanowić rodzaj matrycy do dalszych analiz. Zastosowany skaner firmy MDL jest skanerem impulsowym o prędkości pozyskiwania danych dochodzącej do 250 punktów na sekundę. Dzięki pozyskaniu obrazu z kilku wzajemnie zorientowanych stanowisk nawiązanych do globalnego układu odniesienia uzyskujemy obraz interesującego obiektu, eliminując białe plamy. Dzięki zastosowaniu GPS wzajemna widoczność stanowisk nie jest konieczna. Na widocznej animacji przedstawiono aktualny stan wyrobiska eksploatacyjnego Zakładu Górniczego Wilcza Góra. Pozyskany model przestrzenny wykorzystano do zamodelowania wyrobiska docelowego według nowej koncepcji rekultywacji kopalni. Eksploatację bazaltu w Wilczej Górze rozpoczęto prawdopodobnie około 1902 roku, początkowo ręcznie i na niewielką skalę. Po zwiększeniu wydobycia urobek transportowano kolejką szynową do kruszarni, która znajdowała się w miejscu obecnego parkingu przy drodze do Świeżawy. Kruszywa używano głównie przy budowie dróg. Po wojnie wydobycie bazaltu rozpoczęto na dużą skalę. W pewnym okresie planowano zastosowanie strzelania komorowego, polegającego na odpaleniu 60 ton materiału wybuchowego w sztolni we wnętrzu góry, by skruszyć skałę i ułatwić jej wybieranie. Na szczęście pomysłu nie zrealizowano. W latach 50. bazalt z Wilczej Góry używano przy budowie warszawskiej trasy WZ oraz Pałacu Kultury i Nauki. W latach 60. i 70. surowiec wykorzystywano do budowy zapory w Solinie, Portu Północnego, Trasy Łazienkowskiej i Huty Katowice. W dniu dzisiejszym eksploatacja prowadzona jest przy pomocy materiałów wybuchowych, głównie metodą długich otworów pionowych oraz odchylonych od pionu nie więcej niż o 20 stopni odpalanych milisekundowo. W obecnym kształcie wyrobiska zasoby bazaltu są na wyczerpaniu. Stosowana technologia urabiania złoża daje możliwość ograniczenia negatywnych oddziaływań środowiskowych. W okolicy kopalni nie ma zabudowań mieszkalno-gospodarczych narażonych na negatywne oddziaływanie związane z wydobyciem bazaltu. Jedynym obiektem podlegającym ochronie jest rezerwat zlokalizowany na zachodnim stoku Wilkołaka. Oddziaływaniem, które w największy sposób może mieć wpływ na rezerwat oraz znajdujące się w nim róże bazaltowe, są drgania parasejsmiczne. Parametrem wpływającym na wielkość tego oddziaływania jest głównie ładunek odpalany na opóźnienie milisekundowe. Pomimo zastosowania odpowiedniego ładunku, drgania mogą być większe niż wynikałoby to z modelu propagacji. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być parametry geometryczne otworu w stosunku do ociosu. Wielkościami wpływającymi na zwiększoną emisję drgań są zbyt duże zabiór i przewiert. W celu kontroli wykonanych otworów zaleca się skanowanie ociosu przed odstrzałem, a następnie takie wytyczne otworów, aby wielkość zabioru była na założonym poziomie. Po wykonaniu otworów należy przeprowadzić ich profilowanie w celu uniknięcia zbyt dużego lub zbyt małego zabioru. Zabiór mniejszy niż określony przez rzeczoznawcę może skutkować zbyt dużym rozrzutem odłamków skalnych. Większa wartość zabioru oraz przywiertu negatywnie wpływa na emisję drgań parasejsmicznych. Dzięki precyzyjnemu rozmieszczeniu otworów strzałowych oraz kontroli ich przebiegu, po odwierceniu możliwe jest zminimalizowanie skutków odpalenia materiału wybuchowego. Na przedstawionych zdjęciach z odstrzałów w kopalniach różnych surowców skalnych na terenie kraju
przedstawiamy, jak niewielkie mogą być oddziaływania środowiskowe przy prawidłowo zaprojektowanych i wykonanych robotach wiertniczo-strzałowych. O ile wielkość rozrzutu odłamków skalnych stosunkowo łatwo zweryfikować, określenie poziomu oddziaływania drgań sejsmicznych wymaga specjalistycznego sprzętu pomiarowego oraz wykwalifikowanego personelu do interpretacji zgromadzonych danych. Poltygor Instytut od wielu lat prowadzi pomiary i ocenę oddziaływania drgań parasejsmicznych wywołanych robotami strzałowymi na różnego rodzaju obiekty. Mając bogate zaplecze techniczne oraz doświadczenie, jesteśmy w stanie tak dobrać technologię prowadzenia robót wiertniczo-strzałowych, aby w pełni zachować walory rezerwatu Wilcza Góra. Przed przystąpieniem do prac mających na celu pozyskanie informacji przestrzennych z wyrobiska kopalni Wilcza Góra oraz terenów przyległych wyznaczono przy użyciu odbiorników GPS stanowiska pomiarowe dla skanera laserowego. W wyniku skanowania otrzymano chmurę 2 milionów punktów przedstawiającą z rozdzielczością 5 cm dzielny obraz wyrobiska i góry. Na podstawie kompilacji skanów ze wszystkich stanowisk pomiarowych utworzono numeryczny model terenu oraz zamodelowano docelowy kształt obszaru, który zostanie poddany procesowi rekultywacji. Przeprowadzone badania propagacji drgań sejsmicznych oraz badania geotechniczne stały się podstawą dla nowych rozwiązań rekultywacyjnych terenów kopalni Wilcza Góra. Opracowany na podstawie numerycznego modelu terenu projekt przewiduje dydaktyczno-rekreacyjny, leśny i wodny kierunek rekultywacji. W celu wizualizacji tej propozycji wykorzystano wyżej wymieniony model w oparciu o aktualny stan wyrobiska wraz z terenami przyległymi oraz w oparciu o stan prognozowany z nowego projektu rekultywacji. W zgodzie z założeniami technologicznymi ekspertyzy dotyczącej wpływu robót strzałowych na rezerwat Wilcza Góra i inne obiekty chronione, zamodelowano przebieg zboczy stałych wyrobiska wraz z pochylnią komunikacyjną. Optymalizacja robót strzałowych z wykorzystaniem skanera laserowego i sondy profilującej umożliwia sterowanie eksploatacją, która w sposób nieszkodliwy dla otoczenia będzie zmierzała do rekultywacji kamieniołomu, uzyskując zadany kształt i wysokość ścian oraz poziomów kopalni. Wykonywany projekt rekultywacji przewiduje na spągu wyrobiska umieszczenie elementów dydaktyczno-rekreacyjnych, mających na celu zwiększenie walorów turystycznych rekultywowanego terenu. We wschodniej części wyrobiska ma powstać geologiczne lapidarium z przykładami skał występujących na Dolnym Śląsku, zaś w sąsiedztwie ogrodu kamiennego przewidziano zbiornik wodny. W centralnej części wyrobiska na piaskowcu przewiduje się zadaszony punkt widokowy z miejscami umożliwiającymi odpoczynek zwiedzającym i obejrzenie różnokierunkowego ułożenia słupów bazaltowych na zachodnich zboczach wyrobiska. Rozpatrywana jest również budowa niewielkiego amfiteatru w północnej części kamieniołomu. Zrekultywowany obszar objęty będzie wytyczonymi ścieżkami dydaktycznymi wraz z punktami widokowymi na różne ujęcia form geologicznego krajobrazu Góry Wilkołak i zboczy wyrobiska. W północno-wschodniej części przewiduje się budowę parkingu dla samochodów osobowych i autobusów. Wszystkie zaprojektowane obiekty mają odniesienie przestrzenne, co umożliwia ich precyzyjne umiejscowienie w terenie. Dla umożliwienia oceny proponowanych rozwiązań zainteresowanym środowiskom, instytucjom, władzom lokalnym i organizacjom ekologicznym projekt obejmuje wizualizację terenów poeksploatacyjnych opartą na obrazach z wielu perspektyw. Stworzono również animację, tzw. wideoprzelot nad wyrobiskiem i rezerwatem ze szczególnym uwzględnieniem elementów przestrzennych nowej koncepcji rekultywacji. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów renderingu oraz animacji, projekt, który zazwyczaj ma formę mapy papierowej, nie zawsze czytelnej dla osób postronnych, uzyskano możliwe najwierniejsze odwzorowanie kształtu wyrobiska docelowego. Dzięki temu, iż wizualizacja ma pełne odniesienie przestrzenne, możliwe było naniesienie wszystkich istotnych granic na opracowany model. Ze względu na formę i poziom uszczegółowienia, opracowywany projekt należy traktować w kategoriach projektu wstępnego. Jako przykład udanej rekultywacji kamieniołomu może posłużyć kopalnia Dalhalla, położona około 6,5 km od miejscowości Ratwik w Szwecji. Kopalnia zamieniła się w unikatowe miejsce do organizowania koncertów oraz wszelakiego rodzaju imprez kulturalnych. Należy zwrócić uwagę na lokalizację byłego wyrobiska. Znajduje się ono 3 razy dalej od dużo mniejszej miejscowości niż Wilcza Góra w stosunku do Złotoryi. Jeśli jesteśmy już przy liczbach, zwróćmy uwagę, że gęstość zaludnienia gminy Ratwik jest prawie 10 razy mniejsza od zaludnienia gminy Złotoryja. Pomimo tego w nieczynnym wyrobisku Dalhalli w okresie letnim organizuje się od 20 do 25 imprez rocznie. Przedstawione oryginalne podejście do projektu rekultywacji już na etapie prac wydobywczych pozwoli z jednej strony pozyskać wysokogatunkowy bazalt, którego zasoby nie są nieograniczone, z drugiej strony doprowadzić wyrobisko do kształtu, który wyeksponuje naturalne piękno komina wulkanicznego.
Innowacyjne podejście do przedstawienia projektu zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych gwarantuje zrozumienie pomysłu autorów osobom niezwiązanym z górnictwem i przemysłem ciężkim. Mamy nadzieję, iż sposób prezentacji naszej pracy podobał się Państwu i był równie innowacyjny jak cały projekt rekultywacji. Dziękujemy. Czytała Magdalena Rogosz.